Nowe wątki w sprawie tajemniczego wypadku, do jakiego doszło w okolicach Kłobucka niedaleko Częstochowy. W nocy z 22 na 23 października w okolicach wsi Rębielice Królewskie w powiecie kłobuckim został znaleziony samochód marki Peugeot. Auto było uszkodzone. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, nie odnaleźli kierowcy, ale ustalili właściciela pojazdu. Mężczyzna przekazał funkcjonariuszom, że tego dnia auto prowadził jego 31-letni syn. Wczoraj do komendy w Kłobucku zgłosiła się żona właściciela pojazdu, która oświadczyła, że jej syn, który prawdopodobnie podróżował tym samochodem, do obecnej chwili nie nawiązał z rodziną kontaktu. W związku z czym kobieta chciała złożyć zawiadomienie o jego zaginięciu. W trakcie przyjmowania zgłoszenia okazało się, że w lesie nieopodal miejsca wypadku znaleziono zwłoki 31-latka. Okoliczności wskazywały na samobójstwo. W dniu jutrzejszym zostanie przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonego celem ustalenia bezpośredniej przyczyny jego zgonu. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań toksykologicznych z próbek ze zwłok zostaną również pobrane próbki, na podstawie których biegli wykażą, czy 31-latek znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.